Deskę z gwoździami, karabin myśliwski, to nam się nie przyda w sumie. Dobra. Wracamy do River City, tak jak mieliśmy... Jaki mieliśmy zamiar. O, widzę, że żadnych zwłok nie zjedliśmy. Wstyd. Wstyd, naprawdę. Okej. Zastanawiam się, gdzie jest nasz pies. Gdzie my go zostawiliśmy? Chyba w podziemiach. Sprzęt chemia? A, jesteś. O chłop, chodź tu z nami. Zostawimy cię w domku w Megatonie zaraz. Ponieważ zaczynasz nam wadzić. A my jesteśmy samotnymi wilkami pustkowi i nie chodzimy z towarzyszami żadnymi. Tylko z psami. Dobra. Gdzie my musimy pójść? Klatka schodowa. Na pewno tutaj. Teraz... Nie. Na górę w takim razie. Chyba też nie tutaj. Zaraz. Aha, na dole. Dobra. Coś znowu nie idzie za dobrze. W takim razie tutaj. Dobrze. W River City też możemy znaleźć kilka małych, mniejszych questów, ale my nie będziemy ich robić raczej. Bo są małe i niezbyt ciekawe tak naprawdę. My będziemy robić wszystkie większe questy. To jest i tak 90% wszystkich questów w tej grze, więc za dużo nie stracicie. Tędy. Tędy. I tu. Okej. Okay. Hurra. Zejdźmy na dół. I znajdźmy kustosza. Kustosz pewnie śpi. Abraham. Wstawaj, Abraham. O, ty pijaczku, ty. Nieładnie. Jesteśmy ukryci, to czemu nie? Trochę... Stracimy karmy, ale niewiele. Ups. Walizka. Tu. Naboje 32 calne. Nie uda ci się. Ups. Mam nadzieję, że nas jakie nie złapałeś. Nie złapałeś. Artefakty mi przynosisz. No, mam tą deklarację. O Boże, nie spodziewałem się. To znaczy, jestem w absolutnym szoku. Zasługujesz na swe miejsce w annałach historii Ameryki. Tak? Przejdziesz do historii za ten wielki dzień. Rozumiem, że podróż była ciężka, więc pozwól, że dam ci ekstra premię, która powinna zwiększyć twój apetyt na dalsze przygody. Oto twoja nagroda. W pełni na nią zasługujesz. Co my dodaliśmy? Co my dodaliśmy? Co my dostaliśmy? Semat, karabin kolejowy. Wow. Dostaliśmy nowy poziom doświadczenia. Cudowny. Okej. Otwieranie zamków zostawimy na 92. Nauki ścisłe, broń lekka również zostawimy. Ha, co by tutaj... Broń energetyczna zdecydowanie. 45 załóżmy. Medycyna. I naprawa. I nauki ścisłe do 60. Kontynuuj. Okej, okay, co my tutaj mamy nowego? Szybki metabolizm. Kanibal. Ekspert z robotyki. Cichobieg. To jest dobre. Przyjaciel zwierząt, piaskowy dziadek. Nie, dziecko nocy też nie. Rozmiar się liczy, mocny grzbiet. Jestem, kusi mnie to. Cichobieg, ale chyba wezmę intensywny trening.
losowe. Zobaczmy, co my możemy tutaj sobie jeszcze wziąć. Zręczność, nie, ale siłę. Albo nie, wiecie co, nie. Ach, sam się zastanawiam. A, dołóżmy jeden punkt do siły, co nam szkodzi. Dobra. Teraz ja będę sprzedawał trochę rzeczy, więc tego wam nie będę pokazywał. Wrócę również do biblioteki. Tam oddam trochę więcej książek przedwojennych. I spotkamy się, jak to wszystko zrobię, więc do zobaczenia następnym razem, ludziska, trzymajcie się. Prawie coś przegapiłem, mówiąc szczerze, przed chwilą. Cóż cię dziś sprowadza do Rivet? Co to jest? Mam kopię Magna Carty. Istotnie. Choć istnieje wiele kopii tego dokumentu, nigdy nie spodziewałem się, że znajdę jakąś w dobrym stanie. Co powiesz na 75 kapsli? No dobra. Muszę już iść. Cóż to? Albo zaraz. Co tam nam możesz jeszcze powiedzieć? W sumie... Cóż cię dziś sprowadza? Jak idą muzualne interesy? Mogło być gorzej. Ale na pewno będzie dużo lepiej teraz, gdy mam już deklarację niepodległości. Mam nadzieję, że powiększymy jeszcze kolekcję i przyciągniemy więcej gości. Okej. Czy muzeum szuka jakichś eksponatów? Cóż, tak. Każdy dokument o wartości historycznej przysłuży się stowarzyszeniu. Okej. Jestem też jednak zainteresowany poszerzeniem asortymentu. Może jakieś ciekawe artefakty związane z historią naszego wielkiego kraju? Przynieś mi wszystkie takie przedmioty, jakie tylko znajdziesz. Chętnie znów ci się odwdzięczę. A, okej, okay, muszę już iść. Dobra, teraz już sprzedałem amunicję, co prawda, ale w sumie możemy iść do Megatony od razu. Więc może to zostawię już nagrywając wszystko. Bo tam w Megatonie, ponieważ mamy już, zobaczcie, ile kapsli. Gdzie to się wyświetla na miłość boską? Sprzęt 4922 kapsle mamy, więc możemy kupić trochę sprzętu do naszej chatki. Wiesz, że enklawa zaatakowała projekt oczyszczenie? Przejęli pomnik. Aha, nie wiedziałem, nie interesuje mnie to, mówiąc szczerze. Więc zróbmy to najpierw, zanim się udamy. Pewnie parę osób się domyśliło, o czym mówię. Mówię oczywiście o zadaniu w dużym mieście. Quest się nazywa chyba Wielkie problemy w małym mieście? Nie. Małe problemy w dużym mieście, czy coś takiego, już zapomniałem. Ale zaraz zobaczycie, o co chodzi. Dobra, na razie się udajemy do Megatony. Mapa świata. Megatona. Gdzie jest Megatona? Tutaj jesteś. Dobra. Powinno być nieźle. Okej, jesteśmy w Megatonie. Częstotliwość alarmowa krypty 101. To jest automatyczne wezwanie pomocy z krypty 101 firmy Voltec. Początek wiadomości. Wow. Dźwięk. Radio. Kontynuuj. Wydaje się, jakby twoje odejście miało miejsce dawno temu. Ale wiem, że wciąż gdzieś tam jesteś. Mam nadzieję, że wciąż żyjesz, aby to usłyszeć. W twoim odejściu zrobiło się gorzej. Mojemu ojcu władza uderzyła do głowy. Jeśli to słyszysz, proszę, przestań szukać swojego taty i pomóż powstrzymać mojego. Zmieniłam hasło do włazu na swoje imię. Jeśli to słyszysz i wciąż o mnie dbasz, zapamiętasz je. Komunikat się powtarza. Wow. To jest automatyczne wezwanie pomocy skrypty 101. W sumie też możemy to zrobić. Ha. Co jest? Pomożemy Amacie czy nie? To jest pytanie. W sumie możemy jej pomóc. Blisko nas miejsce. Więc co nam szkodzi? Czy ja robiłem ten quest? Nie pamiętam. Chyba przeoczyłem to jakimś cudem, tak mi się wydaje. Może, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie już chodzimy w
zbroi wspomaganej. Miałem tego nie robić, co prawda. No, ale chodzimy.